Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek poświęcimy zagadnieniu nowe czy używane. Tak. To był chyba pomysł jednego z naszych oglądersów. Oglądersów, no. Ładnie wyszło. Że zaproponował taki tytuł odcinka. Czy nowa, czy używana motoryzacja. Bo zauważ, co się dzieje na Facebooku. Pojawia się jakiś samochód na profilu tego producenta i jest reklama, a pod nią jest bańka milion szyderczych komentarzy. Co za gówno. Mój 25-letni pełny 2.5 TDI jest lepszym samochodem. I są tego typu komentarze cały czas. I dziś będziemy rozmawiać o tym, czy to jest prawda. Czy wiesz co, ja myślę, że tego nie zweryfikujemy, bo po pierwsze zależy od egzemplarza. Tak. To jest jedna rzecz. Po drugie, mówimy o budżecie. Tak? Co innego ma problem ktoś, kto ma wydać 100 tysięcy, a co innego ktoś, kto ma 10, bo nawet do nowego nie podejdzie i tyle w temacie. Więc to jakby trzeba było rozgraniczyć. Natomiast szeroko, bardzo biorąc ten konspekt, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście współczesne auta są gównienkami zazwyczaj. Bardzo ładnymi wydmuszkami, o czym już mówiliśmy często. To są fajne pojazdy, tym się super jeździ, są nawet cichutkie, nie trzeszczą, jak są trochę lepiej spasowane i tak dalej. Natomiast Bogiem a prawdą, większość z nich, jak będzie miała 10 lat i będzie miała przebieg powiedzmy 200-300 minimum realnego, to może się okazać taką skarbonką, że rzeczywiście tylko nowy zostanie, no bo... Do tego zmierzam. Właśnie. Czyli... I tu mamy to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o gwarancję. Że gwarancja jest bardzo istotnym argumentem, który przemawia, że osoba powiedzmy mająca 50 tysięcy może wziąć kredyt drugie 50 i za stówę wtedy kupić coś nowego, bo ma gwarancję. Tak? Pytanie tylko, jak ta gwarancja jest realizowana? Czy to nie jest tylko gwarancja teoretyczna, a no później dobra. I tak zostajesz? Nie? Czyli tutaj będziemy musieli oprzeć ten cały wywód o słowo jeżeli. Jeżeli, oczywiście. I... Czyli, a nie, przepraszam, mów. No, i to czy i o jakich kwotach mówimy? Więc też trzeba by rozgraniczyć jedną rzecz. Jeżeli mówimy, przynajmniej dotychczas, jeżeli miałeś firmę, no to naturalną rzeczą było, że brałeś auto na firmę albo w leasing, albo w wynajem. Chodzi o kwestie podatkowe. Niestety nasi kochani u góry tak kombinują, że powoli nie jest to tak opłacalne, jak jeszcze było kilka lat temu. Tak jest. Zwłaszcza w przypadku droższych samochodów. Co też komplikuje jakby cały rynek motoryzacyjny, no bo tak to było proste. Miałem firmę, brałem leasing, czy tam wynajem, whatever. Otóż to. Następna kwestia, zobacz, właśnie leasing, wynajem. Zobacz, jakie masz możliwości. Teraz nawet masz wynajem dla osób prywatnych. Czyli ja nie mam firmy, ja nie potrzebuję faktury VAT, tak? Ale sobie mam płacę miesięcznie 800, tak. 1000 zł, co wcale nie jest jakąś taką straszną wartością i jeżdżę sobie nowym autkiem, względnie sensownie wyposażonym oczywiście, tak? Czy to się też nie bardziej opłaca? Bo musimy wziąć pod uwagę, że czasy, gdzie samochód to było dobro rodziny, na które się składało kilka pokoleń i że tak powiem srać się chodziło za chałupę, ale A6 musiała stać na podjeździe, bo tak, bo sąsiad musiał zobaczyć, już dawno minęły. Dlaczego? Ta A6, która kiedyś robiła 500 000 tylko z wymiana klocków, amortyzatorów, może przepływomierza, czasem turbiny, już takich samochodów nie ma, bo albo one są stare i się po prostu zużyły, a te nowe, uwierzcie mi, nie wytrzymają takich przebiegów. Teraz pytanie, czy warto na przykład zamiast wydawać 100 tysięcy na kilkuletnie auto klasy premium, powiedzmy, które w dieslu, tak jak wspomniałeś w ostatnim odcinku, że się boisz, no bo się może sypać. Tak jest. A koszty będą ogromne, zwłaszcza jeżeli tak jest wyposażone w AdBlue, DPF-a, EGR-a, NOX-y i tak dalej, co powoduje, że naprawdę tam cokolwiek się dzieje, to jest... Czy wychodzi z założenia takiego, to ja sobie wezmę coś niższej półki, pójdę do salonu, mam 5 lat powiedzmy gwarancji w tych lepszych, tak, a tam albo dopłacę i się brykam. Jak coś się stanie, czapa, odstawię. Możesz jeszcze wyjść z innego założenia, możesz prześledzić sobie portale aukcyjne, i wyszukać sobie za 20-30 tysięcy naprawdę perełeczkę. Coś z lat 90. czy nawet 2000. Fajnego, z fajnym wyposażeniem, już co będzie miało nawet, wiesz, Bluetootha, tak, że nie będziesz musiał dokładać. Z sensownym jeszcze silnikiem diesla, który naprawdę wtedy był produkowany na tyle, że on te 500 000 robi bez większych problemów, a kupujesz powiedzmy z przebiegiem 200 tysięcy. I na zasadzie takiej, ok, jak mi się zesra, to jest tylko 20-30 tysięcy, to ja mam jeszcze 70, rozumiesz?
na inwestycje. Jak do tego podejść? Powiem Wam szczerze, to jest taki mindfuck i to jest tyle zależności, że ciężko nam będzie wskazać Wam. Damy radę. Okej. Okay. Więc tak, ja jako posiadacz i używanych, i nowych samochodów w całym swoim tam motoryzacyjnym życiu, no to ja widzę jedną rzecz. Jeżeli wybierzesz dobry model, jeżeli będzie to dobry egzemplarz, jeżeli będziesz miał szczęście, jeżeli twoje ASO będzie ogarniać kuwetę, będziesz zadowolonym użytkownikiem. Wiem, że to brzmi od razu śmiesznie i ludzie zaczynają pewnie kręcić bekę, jak to oglądają, ale to nie jest takie trudne kupić nowy samochód, który będzie całkiem spoko jeździł. Ilekroć mi się udawało mieć coś nowego, nie miałem z tym większych problemów, a nawet jakichkolwiek problemów. Takich, wiesz, dla mnie problem z samochodem zaczyna się wtedy, kiedy albo mamy multum upierdliwych usterek, które zmuszają mnie do obniżania swojego komfortu użytkowania, czyli nie działa mi wyposażenie, za które zapłaciłem, spryskiwacze mi się nie chowają, wiesz, no tego typu upierdliwe rzeczy. Albo rzeczy, które eliminują mnie z jazdy i są wręcz niebezpieczne. Czyli czerwona kontrolka, wizyta na poboczu, what the fuck, a ja samolot mam w Warszawie zaraz. No to jest problem, bo właśnie mam nowy samochód. Ale i właśnie... pani z asystans przeprosi i załatwi ci lawetę, tylko co z tego? Nie? Laweta nie zdąży tak szybko zgarnąć z tego samochodu i nikt mi nie powytuje tego wszystkiego, że właśnie jestem w dupę o wakacje dla czterech osób w Chorwacji na przykład. Niestety, ale wygląda to w ten sposób, że jeżeli naprawdę źle trafiłeś, to ten nowy to będzie coś, co będzie... to będziesz źle wspominał, tak? Co będzie po prostu naprawdę ciężko potem rozchodzić w swoim życiu. Nie jestem... Ale używany nie jest odpowiedzią i zaraz do tego przejdę. Tak, nie jestem zwolennikiem pastwienia się, ale nad markami, ale mogę Wam tylko powiedzieć, że pewna marka budżetowa, bardzo lubiana w Polsce, no to już nie jest teraz budżetowa, ale tak była przez wiele lat, miała na przykład takie cyrki, że wyjeżdżał autentycznie nowy samochód z salonu i klient dojechał do krzyżówki, zapaliła się kontrolka, check engine i wracał, bo na przykład aktuator turbiny, czyli taki tam urządzenie, które ustawia, już było wadliwe. No i tyle, a on to chciał na prezent chyba bodajże dla żony i bardzo był szczęśliwy, że właśnie nie dojedzie. W każdym razie, do czego zmierzam? Mamy pewien paradoks, na który no nie ma lekarstwa, chyba że elektryki. Bo elektryk przez to, że jest mało skomplikowany stosunkowo, może będzie bezawaryjny. Współczesne silniki przez wyśrubowane do granic absurdu normy ekologiczne są strasznie skomplikowane, zwłaszcza silniki wysokoprężne. To jest naprawdę, wiesz, technologiczny majstersztyk. Wszystkie pilotażowe, potrójne turbo na jednym kolektorze. Ale nawet te dokładki ekologiczne, to wszystko. Również silniki benzynowe od kilku lat, które były w miarę fajne i tam sobie te turbo działały, to teraz są też tak obwalone tymi GPF-ami, czujnikami, to wszystko się będzie sypało. I teraz, jak ja bym miał komuś polecić tak na szybko, to tak, albo kup nowe z gwarancją, albo kup coś, co ma minimum dekadę. Bo jeszcze tak do 2012, czasem 15, zależy od modelu, te samochody to były jakby projektowane i budowane z myślą, że to ma mieć jakąś wytrzymałość i przejechać jakiś czas. Owszem, były fuck-upy, były wtopy, były silniki, które od lat 20 wszyscy wyśmiewają i tak dalej, ale generalnie z grubsza było dobrze. Ale to, co się dzieje od 2015 do teraz, pod względem właśnie skomplikowania tego wszystkiego, to jest absurd, który się odbija czkawką. Ja to już widzę. Przyjeżdżał do mnie klient, który powiedzmy, no jest majętnym człowiekiem, umówmy się, więc ma drogie samochody. I mówi, że jego nowy Mercedes gdzieś tam zgasło oświetlenie na drodze gdzieś ekspresowej, tak po prostu, że nagle, wiesz, wszystkie systemy, matryksy, nie matryksy, tak się po prostu wyłączy w nocy. Nie? I nawet nie możesz włączyć awaryjnych, żeby na autostradzie się oświetlić. Bardzo bezpieczna sytuacja. Bardzo bezpieczna, nie? I teraz co dalej? Nie? No, tak jak mówisz, może leciał, może miał gdzieś samolot, może się spieszył na spotkanie biznesowe. Z drugiej strony ktoś powie, słuchaj, ale miałby 10-letniego Mercedesa S-klasę. Tam też się sypało wszystko na potęgę, nie? Więc wiesz... Wiesz co, jedna podstawowa sprawa, jeśli chodzi o wszystkich ludzi wyznających kult używanych samochodów. Jedna magiczna fraza. Zmęczenie materiału. To nie są samochody, które
w bardzo kontrolowanych warunkach przeżyły ostatnie 15 lat życia i jest zajebiście. Nie, to są samochody, które jeździły. Mhm. I teraz ja kupiłem sobie używany samochód, to była świadoma decyzja, miało być wozidełko, które miało mnie dowieźć do lepszych czasów. Nie? Mhm. W związku z tym wziąłem sobie to Mini. Pod Bogiem ci powiem, samochód rzeczywiście po starszej pani, bo mam papiery, jeżdżony myślę, że w miarę delikatnie, bo widzę jakie jest wnętrze, widzę jak wygląda nadwozie. Tomasz na desce. Tak, oglądałem zawieszenie i tak dalej. Rzeczywiście pod tym względem trafiłem bardzo, bardzo dobrze, a mimo to ten samochód musiałem solidnie przeserwisować. Mhm. Żadne niesamowite fruty sprzęgło. No, 200 tysięcy mogło sprzęgło kleknąć? Oczywiście. Mogło sprzęgło kleknąć. Element eksploatacyjny, który kosztuje. Bądź to bądź, przy odrobinie szczęścia w nowym samochodzie nie musisz myśleć o czymś takim jak sprzęgło. No po niestety prostu... chyba... Dobra, może się zdarzyć. Wiem, co chcesz no, powiedzieć. Właśnie, no. Natomiast powiedziałem, że odrobinie szczęścia powiedziałem. Tak, nie czekajmy się tego. Okay. Więc tutaj mam taki... Ściągę znowu. Tak, taką ściągę. To jest wykaz z serwisu mojego zaprzyjaźnionego, który zresztą polecam, to jest Bayern Service w Tuchomiu. Mhm. To są moi koledzy, którzy założyli taki serwis, wynosząc fajną wiedzę, którą nabyli w innych firmach. Myślę, że co innego wynieśli. Nic więcej chyba nie wynieśli, ale wiedzę i owszem, i chwała im za to, bo okay. Mam do nich pełne zaufanie. I tutaj mamy od września do dziś takie kwoty. 2650, 861, 1100, 1661 i tu chyba jeszcze... Suma, panie, suma. No, do brzegu. Prawie 6300. A samochód ile kosztował? 21,900. Czyli 1/4. No. I ja tutaj nie doliczam tych rzeczy, które ja sobie sam do niego dokupiłem. Musiałem kupić opony jedne, drugie, tak? Mhm. Chciałem sobie felgi. To co, dycha? No, myślę, że spokojnie. Mhm. Myślę, że spokojnie. I to są naprawdę tutaj, jak sobie zaczniesz czytać, mogę ci to potem przekazać. No, filtry, świece, srece, troszeczkę jakiś gumek tulei, tak? Wspomniane sprzęgło. Ale ja ci coś powiem. A wiesz dlaczego? Bo ty masz casualowe auto. Mini jest casualowe. Co myślisz casualowy? Nie obrażaj mnie. Byś kupił Fabiankę. To bym nie wymienił sprzęgła. No, ale nawet jakbyś musiał, byś zapłacił znacznie mniej. I to... Ale ja nie chciałem. No. Ja wiem. Ja nie narzekam, żeby było jasne. To nie jest tutaj teraz nie, ale marudzenie i płakanie łysego pana, jak to zaraz ktoś w komentarzach napisze. Nie, ja po prostu mówię, jakie to są wydatki, a nie, że ja mam z tym problem. Mówię, tak? Jakbym chciał nowe auto, to bym go nie kupił, bo mnie nie było już stać, bo jedno nowe kupiłem. Dobra. No, ale o co chodzi? Dobra. Mhm. Poza tym od września, od września, tak? Tak. Dzieją się różne śmieszne rzeczy, bo to jest mini. Czyli na przykład szyby się przestają opuszczać, trzeba wzbudzić moduł. Wzbudziliśmy moduł, na tydzień pomogło. Teraz trzeba go zregenerować, bo przecież nie kupię nowego za 1800. Rozumiem. I zaczynają się różne tego typu rzeczy. I ja mówię to jako posiadacz zadbanego samochodu używanego. A kup jakiegoś, kurczę, upiorka. Mhm. I się zacznie wypierdzielać wszystko. Mhm. Kup jakiegoś... Musimy ściszyć kolegę. Przepraszam. Kup jakiegoś bardziej tutaj, że tak powiem, kosztownego upiora. Niech ci się zaczną dziać jakieś rzeczy z silnikiem, niech ci się zaczną dziać poważne rzeczy ze skrzynią biegów, niech ci się kielichy górą wypierdzielą, bo trochę po wertebach było jeżdżone. Najlepszy problem, żeby, to wszystko kosztuje. Najlepszy problem, żeby zostać bankrutem, jest kupić auto premium, takie 15-20-letnie. Jakąś S-klasę starą, siódemkę, BMW albo właśnie Audi. No. Z jakimś jeszcze dużym silnikiem najlepiej. Wtedy uwierzcie mi, bo tam wszystko kosztuje 3 razy tyle co do Mini albo i 4. Dokładnie. A naprawdę psują się po prostu ze względu na zmęczenie materiału, wiek, kilometry. Dokładnie. I po prostu dlatego, że muszą się zepsuć, no bo są używane. Także ja podziwiam, jak ktoś chce kupić sobie samochód właśnie tego typu, bo 40, tam 60 tysięcy to spoko, w miarę szybko, sprawnie uzbierał i jest... panem świata, bo kupuję sobie używane BMW. Gościu, jest coś takiego jak pakiet startowy, a potem jeszcze przemnóż to przez 2. Oczywiście, i potem ale pogadamy, nie? Tak, natomiast a propos w ogóle, wiesz, co kupować, był u mnie klient, dosłownie 2-3 dni temu, miał Mondeo czwóreczkę MK4 z 2-litrowym silnikiem diesla. I przyjechał, panie, bo tam trzeba zweryfikować, bo mi mechanik rozkłada ręce, bo tak, zrobiłem remont silnika, wsadziłem turbinę, wtryski, auto nadal coś tam ma problemy i na pewno to wina chipa. Mówię, a czy myśmy robili tego chipa? Nie, to już było. Mechanik powiedział, że już było i tyle. Dobra, szczytałem sobie oprogramowanie,
Patrzę 100% oryginału z takim, co mam w bazie, więc mówię, nie, tu jest wszystko seria. Mówię, co się dzieje? No, bo auto kopci, tamto, wymieniona pompa w baku, po 8 tysięcy zapłacił, auto nadal nie jedzie. Samochód nie wiem, ile jest warty, może dwie dychy w dzisiejszych cenach, nie wiem. I on, taki załamany człowiek, mówi, no bo wtryski wygrzane, ja mówię, i podnosił mu stan oleju, dlatego zatarł się motor. Mówię, a ma DPF-a? No ma. Mówię, no to, ale DPW sprawdzony jest okej. Ja mówię, tak. Mówię, no to co innego? Co innego spowodowało, że się podniósł stan oleju, że przez procedury wygrzało wtryski? To jest pierwsza rzecz, na którą moje Audi, te Allroad białe. Ja też je kupiłem, przy 120 tysiącach miał zatłuczony motor przez nieumiejętną eksploatację też, ale przez to, że jest tak skonstruowane. Tak to zrobiła fabryka. I musisz jakby specjalnie, jak idiota, jeździć w kółko, żeby dobrze dopalić DPF. Jak tego nie zrobisz, dramat. Dokładnie. I teraz właśnie, słuchaj, no samochody za 100 tysięcy to jest kupa kasy, tak? Co tu zrobić? Ja powiem ci, jak zrobiłeś mi tą wycenę, że 6 tysięcy już włożyłeś w części. 6300. No. To jakby nie było, powiedzmy, w dużym uproszczeniu, to nie wychodzi jakieś 900 miesięcznie. No. Bez kosztów samochodu. Bez kosztów samochodu. To teraz pomyśl, że za 900 miesięcznie jesteś w stanie naprawdę w wynajmie coś wziąć. Tak. Jakieś Clio. No, jakieś papierdółkę. Mhm. Nie masz tego problemu. No. Ale wiesz, że to jest też tak, że Polak musi posiadać, nie? Właśnie. To musi być. Tylko z drugiej strony, zobacz, jak nie będziemy nic, tylko będziemy całe życie wszystko wynajmować, nic nie będziemy mieli na własność, bo niedługo tak będzie z mieszkaniami, właśnie. Bo nas nie będzie stać. No jest właśnie. I tak też dalej. Gdzieś trzeba powiedzieć stop. Więc no. I zaczniemy, wiesz, zaczniemy, całe życie przeżyjesz i jakby nic nie dasz dzieciom, więc po co twoje życie, nie? No tak, ale co masz dać dziecku? Starą siódemkę na własność? Wiesz, powiem ci, że ja bym chciał od taty dostać starą siódemkę na własność. Ja mówię, że ja bym nie chciał, tylko to nie jest chyba najważniejsza rzecz na świecie. Nie. Ale nie o tym rozmawiamy. Ja wiem, do czego zmierzasz. Natomiast ja uważam, że każdy człowiek, który chce kupić samochód używany, po pierwsze musi się zastanowić, bo kupowanie teraz 5-6-latka to jest najgorsze, co możesz kupić, bo one są już po gwarancji, tak. A są najbardziej jakby wrażliwe i najbardziej tak, możliwe, tak. Że coś się wypieprzy, takiego, że ho-ho i ciut-ciut. Ale zobacz, bo tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Nie? No jasne, kup nowe, będzie dobrze. Nie no będzie. Nie. Nie. Bo jest tyle przykładów, że nie było dobrze. Będziesz w serwisie często. Ja przywołując ten już wynudzony przykład Stinkara, gdzie nic mi się złego nie działo, też raz na jakiś czas napotykam na jakąś informację w internecie, jakie to straszne gówno, ile się działo. No człowiek miał tego pecha. No najgłupsze, co można takiemu człowiekowi napisać, dziwne, u mnie działa. No. Pewnie ty jesteś problemem. Wiesz, może nie, miał problem, egzemplarz, po miał prostu, problem no. Z samochodem. No nie każdy użytkownik samochodu, który się psuje, jest debilem, który nie umie nim jeździć. Oczywiście. No sorry, no to czasem nie jest takie... Czasem serwis psuje, bo ma debilne... Czasem serwis psuje, czasami użytkownik nakazy. Psuje, a czasami samochód jest do dupy, bo po prostu jest pech. No, brak tak szczęścia inaczej. No i co zrobisz? Więc nowe nie musi znaczyć dobrze, tak? Używane bardzo często... Niemalże definicji nie będzie znaczyć dobrze. Mhm. Musisz się godzić z pewnymi rzeczami, musisz dobrze trafić, musisz wybrać auto z odpowiedniego rocznika, musisz wybrać odpowiednie auto i jeszcze musisz założyć bufor, który musisz przeznaczyć na ewentualne serwisowanie. I też pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli samochód ma 20 lat, no to w nim przegnije wiązka i on zrobi coś dziwnego, a w tym nowym nie. Bo jeszcze aż tak szybko one nie gniją jednak. Tak, tylko w nowym to po czterech, nie? No, dobra, ale wiesz, o co mi chodzi, wiem, o co mi chodzi. Że naprawdę coś tutaj zaśniedziało, coś tutaj wodą podeszło, aż coś tutaj odpadło. Roboczo, no jednak w nowym... Roboczo godzina idzie do góry. No więc właśnie. I zobacz, że to, co było trendem w Niemczech, że oni się pozbywali fajnych, starych samochodów tylko dlatego, że po prostu nie opłacało im się je trzymać, do nas też powoli przychodzi. Mhm. I czy nam się to podoba, czy nie, słuchajcie... Ja też jestem miłośnikiem motoryzacji. Gdybym mógł, miałbym naprawdę starą siódemkę, starą A8-kę i tak dalej, bo to są fajne samochody. Ale co innego kupić samochód, którego używasz tylko jako weekendowego, jako eksponacik. Cieszysz się. Nawet jak się zepsuje, trudno sobie, wiesz, podubiesz, pojedziesz do mechanika, to jest przygoda. A co innego, kiedy potrzebujesz czegoś na co dzień, z punktu A do punktu B, wozić twoje dzieciaki, nie wiem, ty jedziesz właśnie w jakąś delegację, potrzebujesz. Na dzień dzisiejszy, jak patrzę, to najsensowniej wychodzi nawet nie kupowanie, a wynajmowanie. Mimo wszystko, że ktoś powie, dobra, ale płaciłeś 2 lata po 2 koła i nie masz nic. Zgadzam się. Ale z drugiej strony też nie masz problemu. O to mi chodzi. To nie musisz tego naprawiać. Nie musisz się pieprzyć ze sprzedażą. Tracić na to wszystko czas. Mhm. Tak? Zabiera ci ktoś ten samochód, a ty bierzesz po prostu następny.
A to też trzeba przewalczyć sobie w głowie pewien schemat. Tak, to trzeba zauważyć pewną wygodę. Ja zdałem samochód i nic z tego nie miałem, ale miałem przez 3 lata zajebisty samochód. Nowy, pachnący, dokładnie fajny, tak. Taki jaki chciałem, wybrałem tak. Go sobie. I czy to była błędna decyzja? Nie. Bardzo dobrze się z tym wszystkim czułem. Zwłaszcza, że to nie jest samochód klasy, tak jak powiedzieliśmy właśnie, Corvetta, która dokładnie. Będzie dla ciebie, wiesz, no nigdy byś już nie sprzedał, to będzie coś, o czym marzysz, twój dream car. Nie, to jest po prostu traktować samochód, zaczynamy jak buty. Używamy, zepsuły się. No dobra, czyli próbujemy, można nawet powiedzieć, że bardziej ty zacząłeś, zasugerować oglądersom, że jednak nie kupować, jednak wynajmować. Znaczy w przypadku nowych samochodów. W przypadku nowych samochodów. Bo nowego samochodu bym się bał, bo powiem ci, tak samo zrobiłem z BMW, którą przecież miałem nową i koniec końców przejął to kolega leasing i ja dziękuję. Dlaczego? Bo ten samochód, po pierwsze już mi nie sprawiał takiej frajdy, się pobawiłem wszystko, okay. Ale tak sobie wziąłem, pomyślałem, będzie miał 4-5 lat, nawet wykupię go, nie? I co dalej, jak mi się te baterie zesrają, które kosztują tyle, że ja pierdzielę. No co dalej, jak mi ta elektronika, która tam jest rozbudowana, jak wiesz, w stacji kosmicznej, jak też właśnie zacznie śniedzieć. To ja wolę mieć takie troszkę starsze Audi, co mam teraz. Dlaczego? Bo ono jest jeszcze z tej epoki, okej, już ma te ekologiczne popierdółki, ale z tej epoki, że jak wymienię coś mechanicznego, to powinno działać. A te nowe mogą nie działać ze względu na elektronikę, która jest rozbudowana masakrycznie. Tak. I teraz masz problem. Bo o ile mechanikę ja na przykład sobie dużo pomogę, o tyle jak ci się wypierdzielą sterowniki stary, to musisz tylko płacisz i płaczesz, nie? No dobra, czyli wnioski... Spróbujmy. Wnioski są takie, że mój Caddy, który pewnie będzie na sprzedaż, jest najlepszym samochodem, który ja dotychczas miałem, stary. No tak. To, a ci powiem dlaczego, bo to jest stary, stosunkowo stary dieselek Common Rail, silnik CFF chyba B, 140 koni, zrobiony na 170, pali w trasie 5,5-6, zapierdziela. Jest jeszcze jakby z tej generacji, gdzie naprawdę oni się starali, ale jednocześnie już mam grzane dupy, mam klimatyzację, mam DSG, rozumiesz, mam wszystko to, co potrzebuję do przyjemnego jeżdżenia. Nowe Caddy, autentyczny przypadek, najnowsze Caddy, te takie, co tam jest chyba z Fordem Mariasz, znajomemu opona pierdyknęła przy przebiegu, nie wiem, 1000 km, rozerwało oponę, nie? Takie gówno. I wyobraź sobie, że każdy od tego ręce umywa, nie? No to jest nie do pomyślenia dla mnie. No a jednak jest do pomyślenia, bo oczywiście to jest wina użytkownika. Wziął i rozerwał oponę. Tak, rozerwał oponę, nie? Wziął tylko czekał, żeby to zrobić tak. Z Kubanem. No, wziął pozdrami, bo ta opona taka nie była. Nie, robienie z klienta idioty w momencie, kiedy już kupił samochód i coś się stało, to wszyscy przestają być mili. To jest tak powszechne. To jest przykre, wiesz? To jest przykre. Nowa Octavia 4, 22 wizyty serwisowe w przeciągu roku. To już podchodzi... Z tego 7 na lawecie. Autentycznie. To już podchodzi pod kemping powoli, a nie... No, ja nie wiem, czy tam fajna pani pracuje w tym salonie, że tak się często jeździ, no bo innego wytłumaczenia. Nie wiem, czy jest pani na tyle fajna, zobacz. Żeby jeździć tam 22 razy w ciągu roku. Okej, masz tą gwarancję. Jesteś wkurzony, no bo też mogłeś właśnie jechać na wakacje, musisz wracać, coś tam. Ale dobra, powiedzmy, że ciebie to nie kosztuje, wykłócisz się, masz. Ale w końcu za 2-4 lata zobaczymy, ile będzie, ten rzekomy samochód straci tą gwarancję. Co zrobi właściciel po takich przejściach? Dalej. No nie będzie go trzymał. Raczej. Oczywiście. Teraz kto inny kupi? Imć Kowalski. Teraz jak to się sypie w pierwszym roku tyle... To ile się będzie sypać w kolejnych? No to jest duża szansa, że tak będzie. I teraz pomyśl o kosztach. Nagle ci z samochodu, który powiedzmy kosztuje 60-70 tysięcy, nagle ci się robi 150. Zobacz, ile ty Dominika już włożyłeś. Tak. No, a to jest stosunkowo tani budżetowy samochód. Tak, ja miałem to, że tak powiem, założyłem, że tak może być. I też nie uważam, żeby spotkało mnie z tym samochodem coś strasznego. Kilka wycieków musiałem usunąć. Ja wam powiem, drodzy widzowie, że gdyby teraz w salonach można było kupić auta z lat początku, tak 2000 roku, czyli takie powiedzmy, nie wiem, 2000-2008 w tym przedziale czasowym, tej generacji nowe, od razu. Biorę i kupuję. Dlaczego? Wiem, jak były zrobione, wiem, co potrafią. One są stosunkowo proste, naprawdę jeżdżą. Jeżeli tam nie jesteś krejzolem albo nie masz mega pecha, jeździsz. Po prostu jeździsz. Nudne, jeździsz. Te nowe samochody nawet mnie przerażają. Nie? Człowieka, który jednak w nich siedzi. Chłopie, jakie błędy czasem człowiek odczytuje, bo przecież przyjeżdżają do mnie świeże samochody. Musimy się podłączyć diagnostyką przed chiptuningiem. To jest jakby podstawa. Ja nie dotknę oprogramowania, jak nie odczytam błędów.
Litanie czasem. Czyli... I teraz nie wiesz, czy tam, nie wiem, wiązki zgniły, czy co. Czyli dzieje się źle i to postępuje. Bardzo postępuje. A naprawdę 2.15 to już czuć było zmiany modelowe, że tam idzie źle. 2.19 to zaczyna być drama. Naprawdę dramat. Wiesz, ja jako użytkownik no to nie mam aż takiego porównania jak ty, bo ja tylu samochodów jednak nie miałem, nie zmieniam ich co chwilę. Natomiast jako detailer widzę, że lakiery, które kilka lat temu uznawałem za beznadziejne, kiedy dziś przyjeżdżają, są do mnie... Rewelacyjne. Ależ zajebiście się to poleruje. Jak łatwo to wszystko wychodzi. A dlaczego? Właśnie. Bo te nowe są jeszcze gorsze. Przyjeżdża dzisiaj piękny samochód, nowy, nowiutki. Może mamy tego farta, że nikt go tam w salonie nie skrzywdził na wydawcę, bo to różnie z tym bywa niestety. Ale jeżeli skrzywdził, to musimy wkroczyć. I ja widzę, że ja przy mojej technice wycierania samochodu naprawdę muszę na rzęsach stawać, żeby dobrą fibrą dobrej jakości nie narobić szkód. Ty. Tak, człowiek, ja. Który siedział. Który wie, co robi. Tak, który siedział, no siedzi w tym temacie od lat. I... Więc widzę, że dzisiaj na przykład czarny lakier niemetaliczny, który generalnie jest tym najtańszym, najbardziej efektownym też czasami, jeżeli jest oczywiście tylko dobrze utrzymany, a nie jest. Kilka lat temu był już zmorą, dziś kaskaderzy to chyba tylko kupują, no bo nie wiem, jak można to utrzymać w jakiejkolwiek jakości. Jakości, tak, tego słowa szukałem dokładnie. No, to się powoli robi niemożliwe. No dobra, no to teraz powiedzmy, wziąłeś Lexusa, którego na kanale... Lakier ma ok, od razu mu powiem, sam byłem zdziwiony, tak. Jest to stosunkowo proste, bo tam masz wolnosącą benzynę. Dokładnie. Silniki elektryczne raczej tam nie powinno się psuć, więc umówmy się. On też po to był wzięty, właśnie, żeby był bezpieczny. Wiesz? Jest spokojnie. Ale dużo klientów, na przykład takich jak ja, zresztą mówiłem o tym, to nie jest moja bajka. Jeżeli już miałbym zapłacić takie pieniądze, bo jednak miesięcznie jakaś tam rata jest, czy to w postaci wykupu, najmu, leasingu, whatever, ja bym chciał mieć emocje. Po prostu. Uważam, że żyje się za krótko, żeby jeździć nudnymi samochodami, chcę mieć emocje. Jasne. Wziąłbym sobie coś... turbo doładowanego z jakimś tam, wiesz, rwetesem, niech to tam masuje plecki. I teraz wychodzi, że albo właśnie mogę wziąć tylko nowe, ale wtedy palcem nie dotknę, bo już teraz oni wszystko widzą, patrząc w tych nowych samochodach, co mnie jako tunera trochę boli, no bo masza nie możesz, wiesz, o co chodzi. Tak jakby czekolada, a nie możesz drapnąć kawałka chociażby. Ale kupować używane, stary? No dobrze, że ja to Audi wziąłem za... powiedzmy, dobre pieniądze i wiedziałem, co jest, bo naprawdę wiedziałem, no, że jest uszkodzony. Po pierwsze, wziąłeś to w dobrych pieniądzach, po drugie, jesteś człowiekiem z wiedzą i zapleczem, więc nawet gdybyś totalnego ulepa wziął i miał ochotę poświęcić troszeczkę czasu, to po pierwsze łatwiej miałbyś mi gdzie, tak, i nie kosztowałoby cię to tyle, co przeciętnego Kowalskiego. Tak, ale przeciętny Kowalski na tym samochodzie to by naprawdę sobie łeb strzelił. No właśnie o to mi chodzi. A to nie jest jakiś kosmolog. Ja na szczęście znam ciebie, więc pewnie jakoś byśmy sobie poradzili, gdybym ja taki samochód kupił. Ale generalnie ludzie kupują samochody, no niestety nie wiedza nie uniewinnia, wiesz. Nie wiedziałem, że kupiłem gówno, no to już wiesz. No. I ja się wcale nie śmieję z takich ludzi, bo oni jest nie muszą być ekspertami. Ale jest mi ich strasznie żal. Patrzą sobie na piękny samochód w internecie, zawsze chciałem mieć takie Audi. No i to jest duży błąd tego gościa, który ciężko pracował na to, żeby je kupić. Pamiętam sytuację z silnikami 1.4 TSI na łańcuchu, gdzie przeskakiwały rozrządy w naprawdę prawie nowych samochodach. Mm-hmm. W BMW-kach przecież jak fajnie. A w BMW-kach to samo. Też jest problem tego typu. I jeżeli masz właśnie silnik N20 w BMW-ce benzynowy, to na pewno będziesz miał problem z tym rozrządem i napędem pompy oleju. To jest po prostu pewne. Pytanie kiedy? I moja biała BMW-ka, nie wiem, czy kojarzysz. Tak? Kojarzę. Kojarzysz tu moją białą. Ja no mi użyczyłeś mi jej kiedyś. No, ja ją sprzedałem i wyobraź sobie, że nowemu właścicielowi rozrząd pyknął przy 100 tysiącach z hakiem. Co to jest 100 tysięcy dla rozrządu? Na łańcuchu. Na łańcuchu w ogóle. Stary Merol na łańcuchu to przyjechał milion chyba. I dopiero wtedy coś się odzywało. Nie? Ja nie mogę zrozumieć w ogóle. Ja też nie mogę. Znaczy nie mogę zrozumieć. Ale to jest właśnie to nie był tani samochód. To nie był stary samochód, to nie był samochód wyeksploatowany. Ja ten samochód od 20, jak miał 20 tysięcy, wziąłem z salonu, jako używany, sprawdzony i zrobiłem nim 80, tak? Okej, okay. Nie miał lekko, ale też wszystko było w czas, olej co 10 tysięcy, wiesz o co chodzi, dbałem. Jasne. Sprzedałem, nie minęło 20 parę tysięcy,
rozrząd. Ale co ja tutaj płaczę? Co ja mówię? Ja nie rozumiem. Ja dokładnie rozumiem. To jest ta sama metodyczna kalkulacja, która każe nie leczyć ludzi, tylko ich podtrzymywać, kiedy mają nowotwory i kasować ich za każdy etap tego przytrzymywania, podtrzymywania. Przecież ludzie mają być jest chodzi. Jasne, co się dzieje i co można było zrobić, a czego się nie robi. I jeżeli samochód ma generować koszty i na tym ma to być będzie. Kasowana pęga, to będzie. To i kto będzie. Ma płakać? Ty, ja, jeżeli byliśmy na tyle niemądrzy, że taki samochód kupiliśmy. To jest wszystko... Dobra. Jesteśmy po prostu dymani na każdym kroku. Clou, no. Clou odcinka. Musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy się wiązać w ogóle z samochodem, czy nie. Jeżeli nie chcemy się wiązać, rozważcie tematy wynajmu. Tak. A jeżeli wiązać jest właściwym? A jeżeli wiązać, to po pierwsze weźcie sobie naprawdę mądrze, skalkulujcie, bo kupowanie samochodu research, dokładnie. Świeżego wcale nie oznacza, że on się będzie mniej psuł niż taki 10-latek. To jest raz. Czyli co kupujemy? Oprócz tego, co kupujemy, to jeszcze egzemplarz jest ważny, jego historia. Aha, opinie w internecie. Uwaga, wcale nie musi być powiedziane, że to, co przeczytamy w internecie, będzie prawdą. Dostałem maila 2 dni temu. Opowiadaj. Kup opinie w internecie. Chyba 100 lajków na Facebooku kosztuje jakieś 400 zł netto. No mam parę pomysłów, co zrobić z 400 i nie sądzę, żeby... No oczywiście ze zweryfikowanych polskich kont i tak dalej. No i oczywiście w tym mailu jedna z korzyści, dla których powinieneś to zrobić. 86% ludzi ufa opiniom w internecie. W związku z tym kup sfejkowaną... To jest jedyna prawda, która była... W związku z tym kup sfejkowaną opinię, abyś mógł ufać opiniom w internecie. Ale wiesz, co chodzi? Robi się naprawdę pojebane to wszystko. To jest dramat, ale powiem ci, tak jest. Ludzie żyją życiem pozorowanym. I tego już, to jest zmiana ewolucyjna. Więc drogi oglądaczu, już nawet ci nie powiemy, żebyś szukał opinii w internecie, bo wcale nie jest powiedziane, żebyś czytał prawdziwą, miarodajną opinię, napisaną przez kogoś, kto rzeczywiście, po pierwsze, rzeczywiście istnieje, po drugie, miał dobre intencje. No tak, no może mu po prostu za to zapłacili i tyle, nie? Nie, naprawdę, jakaś deprecha mi się zaraz wkręci po przestań. Tym odcinku. Nie, tak, Robert. Przestań. No. Nie, no żarty żartami. Czyli co, z nowymi się nie wiązać, a stare bardzo, bardzo mądrze selekcjonować. Prześwietlić wszystko od A do Z. I wziąć pod uwagę, że po prostu ze względu na starość no będą się sypać i to tyle. I nie jest tak, że kupię stary, to nie mam problemu. No nie. Oczywiście, że nie. Godzisz się na to, że ci coś nie działa, świeci się kontrolka i jeździsz. Idealnie by było kupić stary samochód, ale nowy. No, bywają takie oferty. No. Takie coś, to tak. Bywają takie oferty. No, ale czasami. To jest, wiesz, to trzeba i oczywiście wtedy jest hejt, że cena jest wyższa. No jaka ma być? No, jak ale... samochód ma 1500 km przebiegu, powiem a ma 20 ci, lat. Powiem ci taką, wiesz, taką na przykład A6, C5, 1.9 TDI z poczciwym tam AFN-em. Hop, jak ja bym mógł to kupić nowe, to już byłbym w salonie. Shut up, take my money. A dlaczego? Bo taki samochód... Bo go znasz. Ale nie o to chodzi. Wiem, jak to pracuje, to 20 lat pojedzie bez niczego. Po prostu. I tyle. I on będzie jeździł. Aż będzie nudno, aż nam zakażą jeździć, albo będą do nas strzelać. I tyle. Smutne wnioski, panie. No, tam smutne wnioski. Dobra, nie ma co. No to co, chyba wyczerpał się temat. Masz jeszcze coś do dodania? Nie. Nie masz? Nie mam. To myślałem, że coś przeciągniesz, jakiś ten odcinek będzie dłuższy. Mam przeciągnąć? No spróbuj. Słuchajcie, wchodzi Żyd... dobra. Nie, to lepiej. Jest koniec. Koniec. Nie, ile nam wyszło? Tak szczerze, serio. Tak szczerze. No to 34 jest to jest dobrze. To jest prawie lekcja. Dobra, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy, że oglądaliście. Dziękujemy wam bardzo. Cześć. Na razie.